Cześć, witajcie po chwilowej przerwie. Miałem teraz roztrenowanie, trochę mi się nie chciało, trochę się poleniłem, przybrałem na masie. Przyszła jesień, więc stwierdziłem, że trochę się przeniosę do swojej dziupli i zacznę nagrywać jakieś rzeczy w moim studio. Dziś czas na recenzję butów, które były ze mną w zasadzie od połowy sezonu. Nike Terra Kyger 5. Przebiegłem w nich już 220 chyba kilometrów. Zaliczyłem w nich dwa starty. Jeden to chojnik półmaraton z górką. Drugi bieg Siedmiu Dolin w Krynicy na tym najkrótszym dystansie, czyli Visegrad 34 km, 35 chyba w tym roku było. To co, zacznijmy od takich technicznych aspektów. But amortyzowany pianką Nike Zoom i React, jakoś tak. Tutaj wiem, że pod podeszwą ma poduszkę powietrzną, która ma niby amortyzować i jakoś tam zwiększać komfort biegu. Tu jest zmieniony w porównaniu do poprzedniej wersji. Te kolce są w różne strony poustawiane. Wcześniej to był taki gofer jakby. Guma na środku, która jest taką właśnie dość przyczepną gumą. Ta tutaj jest bardziej twarda i nie trzyma tak niestety. Fajnie ogumowana jest w przód. Nowy system wiązania. Bardzo dobrze trzyma tak naprawdę. Bardzo wygodny język. W ogóle nie obciera. Tak naprawdę w tych butach pobiegłem zaraz po kupieniu, bez biegania chojnika i nie miałem żadnych problemów. Bardzo dobrze mi się w nich biegło. Wysokość dropu to 4 mm, także nie są to jakieś duże wartości. Co do wagi, to ważą 290 gram w moim rozmiarze, czyli 44, i są o 5 gram lżejsze w moim rozmiarze od swoich poprzedników, co uważam za sukces, ponieważ wydają się lepiej amortyzowane i troszeczkę chyba lepiej zabezpieczają stopę przed uderzeniami. Nie mają żadnej płytki w sobie, w podeszwie, ale i tak dość duża ilość pianki i amortyzacji no fajnie zabezpiecza tą stopę, zwłaszcza że tutaj ta podeszwa też jest dość twarda. Może przejdźmy do tego, co w tych butach lubię. W zasadzie bardzo mało jest rzeczy, których się mogę przyczepić w tym bucie. Fajnie amortyzowane, nie są jakoś ekstremalnie amortyzowane, czuć troszeczkę to podłoże. Bardzo dobrze trzymają stopę. Są przewiewne, szybko też odprowadzają powietrze, nie kisi się w nich w ogóle stopa i świetnie czują się na luźnych kamieniach i na piasku. Gdzie nam uciekają te kamienie, gdzie kamienie są nierówne, gdzie ta powierzchnia jest właśnie pofalowana, dzięki temu, że te wszystkie kolce są takie dość nieduże i w wielu kierunkach usytuowane. Dobre trzymanie też pięty. Co mi się jeszcze w nich bardzo podoba, to kolorystyka. Pierwsza wersja, która wyszła, to była biała z takimi flamastrowymi wstawkami. Bardzo fajna. Dużo osób mówiło, że jest dziewczęca, bo jest tam jakiś tam różowy element, ale moim zdaniem są bardzo fajnie zrobione. No ten kolor, jak zobaczyłem, że wychodzi, jest dostępny u mnie w sklepie, no to się nie byłem w stanie już opanować. Zwłaszcza, że swoje poprzednie Kygery czwórki były już dość mocno zniszczone. Co w tych butach mi się nie podoba? No to przede wszystkim w zasadzie chyba to jest jedyna rzecz, którą mogę im wypomnieć, to bieżnik. Gdyby nie ich bieżnik, myślę, że to by był jeden z lepszych butów, jakie można w tym momencie dostać na rynku do takich biegów do, nie wiem, 50 km. Jest dziwnie zaprojektowany, bo tutaj mamy tą gumę, która jest bardzo przyczepna, ale tak naprawdę, żeby korzystać z jej funkcji, to musimy biec tym środkiem, więc no nie, zazwyczaj ludzie nie biegają tak, że koncentrują się na tym, żeby stopą lądować, nie wiem, na jakimś mokrym kamieniu czy na mokrych korzeniach. Także ta część przednia i tylna nie mają żadnej przyczepności na śliskich kamieniach, na mokrych jakichś nawierzchniach.
dość płaskich. Właśnie zaliczyłem glebę. Niestety Nike Kiger 5 nie nadaje się do mokrych kamieni ani trochę. Ma zerową przyczepność na mokrym kamieniu albo drewnie. No, gleba była taka ciut, 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 ciut. Także no, sama nawet powierzchnia jakby przyczepy styku jest tak mała, że nie są w stanie zapewnić odpowiedniej trakcji. Kolce też dość szybko się zużywają. Jeśli się zastanawiacie, na jakie biegi, to na pewno to są szybkie buty. Tak, półmaratony myślę i aż do maratonu i do 50 kilometrów powinny bardzo fajnie się spisywać. Ta amortyzacja też nie jest jakaś ekstremalnie mała, jak w Innovate'ach. Sprawdzą się też na jakichś treningach dłuższych spokojnie. Okej, dzięki, to chyba tyle. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zapraszam do subskrypcji i jak zawsze możecie dać łapkę w górę, to zawsze gdzieś tam pomaga. Na razie, trzymajcie się.